Twórcą podcastu są Charaktery, najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący wiedzę psychologiczną. Od ponad 25 lat działający w trosce o zdrowie psychiczne i elastyczność swoich czytelników. Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku Nocnych Rozmów podcastu Charakterów. Dzisiaj moją gościnią jest Tatiana Mindewicz-Płacz, psychoterapeutka, coachka, autorka bestsellerowych książek. Na pewno dobrze też Wam znana z telewizji, która opowie nam o takim bardzo, bardzo ciekawym temacie ufania samej sobie, ufania samemu sobie. Jak to jest, że potrafimy ufać innym, wszystkim dookoła? Często wierzymy w jakieś dziwne teorie, w różne słowa, które mówią nam obcy ludzie, a sobie tak trudno zaufać. Zapraszam Państwa do tego odcinka. Dzień dobry, Tatianko. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Ja się tak zawsze cieszę na nasze spotkania. Właśnie przypominałam sobie, że ilekroć, bo nie pierwszy raz, prawda, się gdzieś widzimy. Tak. No to tak, to jest takie nastawienie właśnie, że coś fajnego się wydarzy. I tak mam dzisiaj. Tak, ja też mam takie poczucie, że coś fajnego się wydarzy. I też od razu zacznę od tej totalnej prywaty, że my znamy się nie tylko z mediów, czy z... Tylko ze szkoły. Ze spotkań. Tylko znam się ze szkoły. Żeby była jasność, że ja w tej szkole byłam jedną z najstarszych studentek, bo to były podyplomowe studia, ale tego się nie czuło tam. Fantastyczne studia, uważam, Instytut Psychologii Zdrowia, prawda? Tak, profesjonalna szkoła psychoterapii, Instytut Psychologii Zdrowia, prowadzony wtedy przez już nieżyjącego profesora Jerzego Melibrudę. Naszego Jurka. A nie bez kozery o tym wspominam, bo czytając swoją najnowszą książkę, gdzieś mi się przypominały te nasze prace nad sobą, prace nad naszymi trudnymi demonami z przeszłości, z dzieciństwa. No bo właśnie w tej swojej książce odsłaniasz kawałek siebie, prawda? Też pokazujesz, że terapeuta też człowiek, i że pod fasadą często tej bardzo pewnej siebie osoby, którą widać w telewizji, też kryje się ogromna wrażliwość. Nawet napisałaś takie słowa, że czasami czuję za bardzo. Ogromne też czasami połacie doświadczeń, nie zawsze pozytywnych, czasami bardzo trudnych. I ty zdecydowałaś się, Tatiana, żeby opisać to. Ale myślę, że to jest bardzo pokrzepiające, że terapeuta też może mieć swoje demony. Tak, to było, wiesz, znaczy pierwsza sprawa to tak jak mówisz, nasza szkoła, że zobacz, to jest jedna z nielicznych szkół, która zakłada, że już w trakcie procesu szkolenia ty też masz swoje, nie tylko superwizję, ale masz swoje terapie, pracujesz ze sobą. Bardzo pamiętam, jak nam to mówiła i Zosia Sobolewska-Melibruda i Jurek, że to jest dla nas bardzo ważne. W ogóle to weszło nam to w nawyk, w krew, takie cały czas monitorowanie tego, co się ze mną dzieje i sprawdzanie, czy przypadkiem nie jest to moment, że warto coś, jak to się mówi kolokwialnie, przepracować. Ale tutaj ta decyzja to była tak naprawdę zainspirowana też po pierwsze książką o narcystycznych matkach, gdzie też autorka, nie chce przekręcić nazwiska, chyba McBride, ale potem możemy to jeszcze sprawdzić, gdzie ona zrobiła naprawdę kawał roboty, ale jednak też pokazując siebie. Druga sprawa, no to serial, który też budził wiele emocji, ale ja osobiście byłam jego fanką, Terapia bez trzymanki, że wiesz, zmienia nam się życie, zmienia nam się podejście do życia, nawet psychoterapeuci z nurtu psychodynamicznego, jest taki podcast, który się nazywa Czynniki leczące chyba w psychoterapii. Myślę, że to była na podstawie książki zrobiony podcast. I tam też się mówi coraz bardziej, że to, że ty jesteś człowiekiem, nie zmienia faktu, że możesz być w różnych dziedzinach profesjonalistą. Ale ja tę książkę nie piszę z pozycji autorytetu, gdzie ja jestem, i od razu to mówię, psychoterapeutką, która zamierza tutaj powoływać się na przede wszystkim naukowe źródła i opisywać jakieś procesy. Ja obserwuję w pracy z moimi klientkami coś,
co też obserwuję u siebie i choć staram się tam zachować maksimum profesjonalizmu, to nie wtedy, kiedy jestem po drugiej stronie, czyli jestem na terapii, coś sama przerabiam, a nie jestem psychoterapeutką. Mhm. I choć mówię, już bałam się tego i nie wiedziałam, czy mi to wyjdzie, żeby też w żaden sposób nie zdominować tych bohaterek i myślę, że to się da odczuć, że tak. Jestem trochę w tle, ale że jednak... to jest też kawałek naszego człowieczeństwa. I pokazujesz, że to jest bardzo ludzkie, że ludzkie jest to, że każda z nas, że wiele z nas kobiet doświadcza takiego poczucia często nieważności, takiego poczucia kwestionowania samej siebie, bo ta książka jest o kwestionowaniu swoich uczuć, o kwestionowaniu swoich potrzeb, o tym, że często nam się wydaje, że inni wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre, o tym, że czasami my czujemy intuicyjnie, że coś jest nie tak, ale odrzucamy ten swój głos wewnętrzny. Pierwsze moje pytanie, takie jak myślałam o tej książce, jak ją przeczytałam, to było takie, żeby ci zadać, Tatiana, dlaczego tak jest, że my ufamy różnym dziwnym guru, ufamy YouTube'owi, ufamy Instagramowi, podcastom różnym, a nie ufamy sobie? No prawda, że tak jest. Nie? Znaczy wiesz, nawet jak mamy, bo to też każda z tych bohaterek była silną kobietą. My też uważamy, jesteśmy tak. Kobietami, które są bardzo sprawcze, ale ten brak zaufania, zauważ, on nie dotyczy rzeczy tych samych, których szukamy na YouTubie czy w internecie. On dotyczy tego pryncypialnego, tego fundamentalnego zaufania, że ja, Tatiana, ja, Kasia, mam prawo tak czuć, tak myśleć, tak się zachowywać i to nie oznacza, że ja nie zasługuję na coś, nie? Że to zaufanie, to ja właśnie tam specjalnie użyłam takiego słowa, który potem mój redaktor prosił, żebyśmy dodali jednak rozwinięcie ufność kontra zaufania, jest naiwna ufność kontra zaufanie, że osoby, bo wszystkie moje bohaterki są bohaterkami, które miały w dzieciństwie takie domy, które można by nazwać dysfunkcyjnymi, może za duże słowo, ale takie domy, w których były różne deficyty, tak? To Kasia, umówmy się, tak. To jest 80, jak nie 90% domów. Tak. To nie były wielkie traumy, a przynajmniej nie u każdej z nich. To nie były takie doświadczenia, w których się nie dało przeżyć, ale ich potrzeby były nierealizowane. Ich tak. Potrzeby były nierealizowane na wiele sposobów, przez rodziców albo przez później środowisko szkolne. I wtedy zrastasz się z takim poczuciem, że coś jest z tobą nie tak. Że wiesz, w moim przypadku ja się nauczyłam na przykład dysocjować. I to wiesz, w pracy fenomenalnie. Co to znaczy dysocjować? Wiesz, nie tak jak w dysocjacji klasycznej w języku psychologicznym, ale w podobny sposób odcinać się od swoich uczuć i tworzyć sobie drugą, wiesz, Tatianę, która o tym nie myśli, tego nie czuje, to jej nie boli, to. Ja to zaczęłam robić bardzo wcześnie, trochę pod wpływem prześladowania w szkole, tak, bo to tam podaję jedną z takich scen, ja naprawdę nie miałam łatwo, bardzo dużo chorowałam jako dziecko w szkole podstawowej. Miałam taką swoją dręczycielkę. To było, wiesz, na tyle mocne dla mnie, że ja do chyba 30 któregoś roku życia, słuchaj, ja miałam trudność z akceptowaniem imienia Iza. Wierzysz mi? Mm-hmm. Że tak mi, mogę słuchaj, sobie to zostało, bo pamiętałam ją, pamiętałam te różne wyrzucania tornistrów do śmietnika, wyśmiewanie się, wiesz. Ale bo zobacz, Tatiana, bo to jest też tak, że bardzo często w pewnym momencie zaczęło się za wszystko obwiniać matki i ojców, że wszystkie nasze takie negatywne zachowania, one się biorą od matki, tak? Freudowsko, od matki albo od ojca. Ale to, co powiedziałaś o Izie, przypomina mi to, że w zasadzie ten krytyk nasz wewnętrzny i to, że my możemy mieć zahamowania, że możemy mieć trudności w relacjach, to nie musi być tylko kwestia mamy czy taty, którzy byli dysfunkcyjni. To może też być nasze środowisko, czy jakaś nauczycielka, czy babcia, która miała takie komunikaty i one trafiły akurat na bardzo zły moment, na grunt, który w nas wrósł, którym my nabudowaliśmy też naszą tożsamość. Zdecydowanie tak. I też powiem ci, że gdybym miała trochę więcej czasu, to pewno napisałabym o tym więcej.
Ten czas w szkole jest bardzo ważny. Nauczyciele, też lubię o tym teraz dużo mówić, bo te nasze szkoły są nadal bardzo pełne takiej przemocy. Mało, raz, że ci nauczyciele, no realnie, ja wiem to jako osoba z rodziny, gdzie połowa moich tam ciocia, siostra to pracują w, albo jako pedagogzki, albo jako nauczycielki, że wiem jak jest trudno, ale to, że jest trudno nie zmienia faktu, że ten system jest taki niewspierający dla każdej inności, dla każdej, wiesz doskonale, bo napisałaś według mnie po prostu fenomenalnie książkę o wysokiej wrażliwości, wiesz, ja z kolei byłam dzieckiem, które było, poszło do szkoły o rok wcześniej, myślę, że byłam mocno nadpobudliwa, bardziej dzisiaj myślałam, że to jest OCD niż ADHD, ale kto to wtedy, wiesz, badał, nie mogłam się odnaleźć przez to, że mnie ciągle nie było i niezależnie od tego, co się działo w domu, a mojego domu nie nazwałabym pewno dysfunkcyjnym, tak jak nie nazwałabym, tak jak mówię, większości domu z moich bohaterek, ale na pewno dom, gdzie się działy rzeczy dysfunkcyjne, bo też to pokolenie moich na pewno rodziców. Jeszcze wcześniej też, ale myślę, że tak w połowie między nami także, to są jeszcze takie metody nauczania, przepraszam, wychowania, gdzie normalnym był żart, że odkąd wynaleziono pilota do telewizora, to dzieci są niepotrzebne, tyłek, dupa nie szklanka, wiesz, to była norma. Tam nikt nie myślał o tym, żeby zreagować na przemoc, ale jak to trafiało na dziecko, które jednocześnie ma trudności z adaptacją w szkole. I jest wrażliwe bardzo. Jest wysoko wrażliwe na przykład, albo jest nadpobudliwe. No to wracając do twojego pierwszego pytania, braku zaufania do siebie, już to zaufanie budujesz wtedy, kiedy to, my to wiemy obie, ale to mówię bardziej po to, żeby dziewczynom czy panom, którzy będą nas dziewczynom to chłopakom słuchać, przypomnieć, że to zaufanie do siebie budujemy na podstawie tych ludzi, w których oczach się przeglądamy jako malutcy ludzie, tak? Wtedy patrzę w te oczy i mówię, aha, można mnie kochać, to znaczy, że zasługuję na miłość. Aha, mądrze to zrobiłam, to znaczy, że jestem mądra. Jeśli w tych oczach jest, wiesz, ciągłe dezaprobata albo najgorsze, obojętność, no to zaczyna ci się tworzyć coś takiego, kim ja tak naprawdę jestem, żeby ufać w to, że zasługuję. No właśnie, czyli to kwestionowanie, ono się już zaczyna w dzieciństwie, w okresie, kiedy jesteśmy mali, kiedy nabieramy tych pierwszych doświadczeń. Jeżeli rodzice akceptują albo pozwalają nam mieć swoje zdanie, to my uczymy się, że jesteśmy ważni, że się liczymy, ale jeżeli nie możemy mieć swojego zdania, albo jeżeli cały czas jest podważane to, co mówimy, to, czego chcemy, to później już jako dorosłe osoby jakby nie wychodzimy z tej roli. Zdecydowanie. I jesteśmy cały czas skore do podważania. Ja tam jakby czytałam historię bohaterek twoich, które też bardzo się, rzeczywiście można się z nimi zidentyfikować. Nawet ja sama się identyfikowałam. Czasami mam takie poczucie, że bardziej ufam temu, kto ktoś mi powie, a jeżeli moja intuicja mówi mi na przykład, Kaśka, nie rób tego, albo nie ufaj temu, albo nie godź się tak na to łatwo, to zdarzało mi się w życiu nie słuchać tej intuicji i myśleć, dobra, tam inni co ja tam radzą, wiem, nie? Co ja się znam, inni mówią, że dobrze, to tak trzeba, a potem wiem, kurczę, mogłam zawalczyć o siebie. I to jest takie trudne. Zastanawiam się, co zrobić, Tatiana, jeżeli mamy takie unieważnianie, taką tendencję do znajdywania w sobie wadliwości. I ktoś, kto nas teraz słucha, myśli, no dobra, ja tak mam, tak samo jak dziewczyny, ciągle siebie unieważniam, ciągle stawiam siebie na ostatnim miejscu. I co zrobić? Jakie są pierwsze kroki, żeby się tego pozbyć? No tutaj to była, wiesz, to wszystkie te bohaterki, to trochę to dla nich zrobiło życie. No bo oczywiście najlepszą drogą jest, że w momencie, kiedy to już wiesz i pojawia nam się trochę jak takie, wiesz, jak déjà vu, jak w dniu świstaka, że kurde, kolejny raz, ty to w ogóle świetnie opisałaś. Moja intuicja mówi to, ale oni wiedzą lepiej. Jezu, ile razy ja to przeżywałam, bo wiesz, tego się też, żeby była jasność, nie da tak przepracować raz na zawsze. Chodzi o to, że zrobisz to gruntownie w jakimś jednym obszarze, ale potem będą osoby na przykład w obszarze zawodowym, w których znowu przez sekundę poczujesz się jak ta mała dziewczynka, przypomni ci się w tym twoim szefie, kliencie i tak dalej, ktoś, z kim byłaś w relacji zależnościowej, albo właśnie ktoś, kto cię unieważniał, albo ktoś, kto... I pomimo, że to jest nie wtedy, nie teraz, tylko to było wtedy, to tak czujesz. Więc pierwsza ważna sprawa
to wyłapywanie tych momentów. Co się tak naprawdę, co jest moim déjà vu, co się u mnie powtarza. Mhm. Cudownie jest, jeśli nie dochodzi tak jak u moich bohaterek, gdzie zewnętrzny, potężny kryzys je zresetował tak do poziomu dziecka, takie odciął od zasobów, że one po prostu poszły po tę pomoc i zrobiły podróż do przeszłości, ale po to, żeby być tu i teraz. Nie? Więc ta podróż jest według mnie tym czynnikiem obowiązkowym, czyli zrozumienie nie tylko co tam, nawet niezrozumienie, bo zobacz, myśmy o tym wielokrotnie rozmawiały, jak miałyśmy takie jakieś swoje rozmowy. To nie chodzi o to, żeby wchodzić do tego dzieciństwa, przelewać te wszystkie żale na tamten okres i próbować zrozumieć siebie albo próbować zrozumieć matkę. Trzeba uważnić tą krzywdę, uważnić. Nie można zmienić czegoś, czego nie chcesz zobaczyć. Mhm. Jeśli nie widzisz tej swojej traumy czy mikrotraumy, choć po książce Ofry ja już mam, wiesz, co ci wydarzyło, to już mam dużo więcej pewności w mówieniu, że to jednak w niektórych przypadkach były traumy, tak? Mhm. Bo my nie badaliśmy tak wcześniej dziecka mózgu i nie widzieliśmy, co tam się u tego malusienkiego mhm. i potem starszego dziecka może stać. Więc dobra, jeśli nie możesz do tego wrócić pamięcią, to być może podczas terapii, a być może poprzez jakieś obrazy czy sceny dotrzesz do tych momentów, w których czułaś tak mocno podobne mhm. wrażenie, jakie czujesz teraz, kiedy ci się te sytuacje powtarzają. I uznać to, że to było nie w porządku. Tak jakby, wiesz, zaopiekować się sobą, ale ja jestem taka ostrożna mhm. w tym mówieniu o opiece, bo znam dużo kobiet, które mają 40-50 lat, nadal są rozwrzeszczonymi, niedokochanymi małymi dziewczynkami. To nie to mam na myśli. To chodzi o to uznać, że tam się coś takiego stało, co spowodowało, że ja się nauczyłam tak o sobie myśleć i mogę się oduczyć tak o sobie myśleć. Bo to jest takie sprawcze współczucie. Tak bym to nazwała. Tak. Tak, nie wiem, czy taka to empatia pasuje. Sprawcza. Tak, tak, sprawcza tak, empatia, tak. Czyli że... Nie tylko siedzę i tam siedzę, ale tak, siedzę, zabieram cię stamtąd. Tak, no. Zabieram siebie stamtąd i współczuję tej dziewczynce, którą byłam, ale równocześnie nie zamykam się wyłącznie na współczuciu, tylko wiem, że jest kolejny krok w postaci okej, okay, teraz biorę sprawę w swoje ręce. Tak. Bo to jest bardzo ważna kwestia tej odpowiedzialności, że ja mam wrażenie, że żeby się wydostać z tych sideł przeszłości, to trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Wyciągnąć po siebie rękę, nie na zasadzie takiej, żeby po prostu płakać i współczuć nad sobą, bo oczywiście to jest ważne, czasami musimy opłakać, prawda, dzieciństwo czy jakieś tak. trudne doświadczenia, ale potem, po tym okresie opłakania powiedzieć, dobra, idziemy i teraz ja siebie zabieram, nie czekam, aż zabierze mnie z tej przeszłości mój chłopak, mój mąż, mój partner, mój terapeuta nawet, sama siebie zabieram. Ja dlatego tak to powiedziałam, bo ja mam wrażenie, że my czasami chcemy, że ludzie mówią, to może ja zerwę relację z matką, to może ja zerwę relację z ojcem, wykrzyczę mu wszystko, przeczytam twoją książkę, tam już wiem, że no tak, u mnie się to unieważnianie wzięło z tego, że rodzice mnie cały czas tak nie brali pod uwagę i teraz ja siebie też nie biorę pod uwagę, to może ja wygarnę. To jest dobry pomysł, żeby wygarnąć. Nie, no wiemy to doskonale. Każdy, myślę, że nie każdy, ale wiele z nas to ćwiczyło, to pisanie listów do rodziców i potem im wręczanie. Robimy to dla siebie. Ja tak jestem bardzo ostrożna w wypowiadaniu się teraz o tych mamach, bo jak zrobiłam jakiś czas temu taki webinar dla dorosłych kobiet o mamach, to okazało się, że to jest w naszej kulturze nadal bardzo trudny temat. Tak. Że jest bardzo dużo żalu, bo masz takie sprzeczne, wiesz, informacje. Tu masz czci ojca swego, matkę swoją, wiesz, matka jest najważniejsza, a po drugiej stronie, wiesz, no jesteś ty i cały twój świat, z którym ty nie możesz nic zrobić, bo ona nadal ma wpływ i nie tylko miała wpływ wtedy, ale nadal próbuje. Ileż ja znam świadomych siebie dorosłych kobiet, które nie pojadą na święta i nie wezmą hotelu, choć czują się fatalnie w domu rodziców, bo nie wypada, bo matka zawału dostanie. No na Boga, nie znam przypadków, że matka dostała zawału serca z tego powodu, że córka nie przyjedzie na święta. Choć może są, ale nie notowane medycznie, więc jestem ostrożna i zgadzam się z tobą, że nie ma co, znaczy odpowiadając na pytanie, nie ma sensu wygarniać i być może nie ma sensu zrywać, ale nie ma też sensu na siłę wybaczać. I to jest u mnie nowe. Ja kiedyś mówiłam, wybacz, wybaczenie jest dla ciebie. Mówiłam tak, bo tak myślałam. I byłam tego pewna. I tu nie ma też dobrej czy złej szkoły psychoterapeutycznej. Ja to mówię z praktyki, z obserwacji, z doświadczeń.
że są klientki, które nie są w stanie tego wybaczenia. W związku z tym są matki, powiedzmy to szczerze, które po prostu nie kochają swoich córek czy swoich dzieci. Albo krzywdzą w sposób intencjonalny. Intencjonalny, że to powiedzenie takie na siłę, pamiętasz, taki wcisk czasami wiesz od terapeuty czy w jakichś samopomocowych grupach, ona na pewno chciała dobrze zrozumieć. Nie wiesz, jak ona chciała. I jeśli uda ci się zrozumieć mamę, tak jak trochę było w moim przypadku, tak? Popatrzyłam na historię babci, na historię, uda ci się zrozumieć i zaakceptować i już nie mieć tego żalu, to fantastycznie, ale wybaczenie to jest twoja decyzja. To jest, pamiętasz Tatiana, jak kiedyś Jurek powiedział, że człowiek musi zdecydować, czy chcę wybaczyć, czy nie, że podjąć sam decyzję, czy na ten moment, bardzo mi to wtedy utkwiło w pamięci, pamiętasz, że jeden z naszych powiedział, że jak już piszesz list do rodzica, taki, który jest takim wyrzuceniem z różnych emocji z siebie, to jest taki list dla ciebie, gdzie analizujesz całą sytuację, to na końcu tego listu zadaj sobie pytanie, czy masz gotowość w sobie do wybaczenia, czy jeszcze nie. Bo może jest tak, że ty wchodzisz w ścieżkę wybaczenia komukolwiek, czy rodzicowi, czy byłemu partnerowi, czy komuś po prostu, kto cię skrzywdził. I wybaczenie jest procesem. My możemy być na początku i możemy powiedzieć, ja jeszcze nie mam gotowości. To nie jest jeszcze mój czas i to nie jest nic złego. Tak? Mamy prawo jeszcze nie dokładnie, zobacz, wybaczyć. Jedna z bohaterek, mam nadzieję, że nie wyspoileruję, ale to tylko sceny będę mówić. Dorota trafiła do mnie jakby w sytuacji, kiedy była po jakichś takich trochę warsztatach pseudorozwoju osobistego. To jest jakby kolejny temat, który warto poruszać. Gdzieś jest profesjonalna pomoc. Ja bardzo kocham holistyczne, samopomocowe grupy, ale nie wszystkie. Tak. I nie zawsze. I ona była właśnie po jednej z takich grup, gdzie świeżo po mocnym wydarzeniu z mężem, który ją zdradził, z tą mamą, która miała mocno toksyczny wpływ na jej relacje, ona pojechała na te warsztaty z tym przymusem wybaczenia, wiesz. Nie zdążyła wyrazić złości, w ogóle nie umiała wyrazić złości. Przecież my też jesteśmy wychowywane w takiej kulturze, że wyrażanie, że złość ma bardzo złą reputację, nie? Ja jestem zdania, że kryzys jest od tego, żeby pokryzysić przez jakiś czas, nie? Że jak ktoś mówi w kryzysie, to lekcja dla ciebie, wybacz, daj czas czasowi, to jest kompletnie bez sensu, bo to są uczucia czasami z samego dna piekieł i na pewno nie jest to moment na wybaczenie. Bardzo Ci dziękuję, to jest świetna puenta i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy, bo to jest bardzo dużo mądrości i też takiego zaprzeczenia tym trochę wyświechtanym czasami tekstom, którymi możemy sobie szkodzić, na przykład, że cierpienie już szlachetnie. Prawda? Tak, to, że wszystko jest po coś. Tak, powiedz to, wiesz, ja życzę, Kasiu, każdej kobiecie, żeby była kobietą, której, żeby poznała siebie, bo wiesz, mam takie marzenie, żeby zrobiła to jak najwcześniej. Ja nie żałuję, że zrobiła miałam to około 50, że czuję się teraz dużo bardziej sprawcza i taka w sobie niż kiedyś, ale życzę, żeby to zrobić jak najwcześniej. Bardzo Ci dziękuję. Ale jeszcze, żebyśmy nie kończyły tak. Tak się trudno rozstać. Tak, jednak za trudno nam się rozstać. Tatiana, bo tak jak kończyłyśmy, to ja jeszcze pomyślałam, że jedną rzecz Cię zapytam. Pytaj. Bo czasami jest tak, bo mam taki niedosyt tego jednego tematu, bo czasami jest tak, że my przeczytamy jakąś książkę albo obejrzymy taką rozmowę i mówimy, no dobra, to ja teraz zawalczę o siebie, to ja teraz uważnie siebie. Już nie jestem nieważna, jestem ważna. Już będę sobie ufać. Już będę jasno komunikować swoje potrzeby. Jasno komunikować, że coś mi się nie podoba. Jasno komunikować, że nie, to jest nie dla mnie albo ja tego nie czuję. I bardzo często, jak tak sobie postanowimy, to mamy takie przeświadczenie, że świat nam będzie za to bił brawo. Tak, że, jak z asertywnością, dokładnie. Dokładnie, że myślimy, dobra, to skoro ja przeżyłam przemianę wewnętrzną, to teraz przecież cały świat, a już na pewno moi bliscy, a już na pewno moi przyjaciele, będą mi kibicować. No i co się okazuje? I bardzo często okazuje się, że kiedy zaczynamy siebie słuchać i podążać za swoją intuicją, to od razu jest, aha, odbiło jej. Mhm. No, naczytała się książek psychologicznych. O, jaka mądra.
Tak, tak. Co tu zrobić? Jeżeli nic nie robić, zostawić to. Znaczy wiedzieć, wiesz, mi bardzo zawsze pomaga i wiem, że na warsztatach, które robię, też to dziewczynom pomaga, żeby wiedzieć, że to jest naturalne, że to jest normalne, że nie ma w tym nic dziwnego. Że ja mi się raczej gdyby się zmiana właśnie pod wpływem jakiegoś takiego klik spowodowała, że wszyscy dookoła powiedzą cudownie, że jesteś taka asertywna, cudownie, że się zmieniasz, to oznaczałoby, że coś jest nie do końca tak z tą zmianą, że być może jest to kolejna maska, w której próbujesz i dziewczyny też tak robią, chcą się zmienić, ale jeszcze działa ten stary nawyk, ten stary schemat i jednocześnie chcą wszystkich przeprosić za to, że się zmieniają. Cholera, za to się nie przeprasza. Nie przeprasza się za to, że się siebie uczysz czuć, że uczysz się wyrażać swoje myśli, nawet jeśli niektóre sytuacje kompletnie spieprzysz, że zrobisz coś źle, że komuś coś nie tak powiesz, to masz do tego prawo. Możesz nawet później przeprosić. Będzie przykro. Oczywiście. Ktoś się na mnie wkurzy, tak? Tak samo, jeśli po prostu wiedzieć, że to jest moja zmiana. Ona też trochę wywala w kosmos pewne rzeczy, do których byli ludzie przyzwyczajeni. Ile razy ja to w życiu przerabiałam i ile razy przerabiały to moje klientki. Ja miałam dosyć dużą łatwość, wiesz, tam gdzie pracuję zawodowo, jednak trzymać się pewnych standardów. Nie wchodziłam też tam tak mocno emocjonalnie, nawet jak byłam bardzo empatyczna. Natomiast w moich bliskich relacjach, też bliskich, zawodowych z klientami, im ktoś był dla mnie lepszy, to ten mój deficyt, że ja po prostu nie zasługuję na to bycie, wiesz, wyjątkową lepszą, więc jak ktokolwiek robił, słuchaj, dla mnie coś więcej, wszystko, czy to była kawa, wiesz, czy to była herbata, to ja się czułam w takim obowiązku, żeby, wiesz, za to dziękować i dać siebie jeszcze dużo, dużo więcej, że doprowadzałam się do wyczerpania i jak właśnie wprowadzałam te zmiany, no to był opór i był bunt. Co się z tobą dzieje, wiesz, odbija ci palma, nie da się z tobą rozmawiać. Może być też tak, to jest powód, dla którego warto zmieniać, że jeśli za długo tłumimy swoje uczucia i za długo, wiesz, staramy się innych zadowalać, to ta zmiana następuje w takim eksternistycznym tempie. Jest taki, wiesz, wybuch tych uczuć. Już wtedy jest tak to nagromadzone. Ale to też jest okej, okay, bo później możesz to zobaczyć. Jak pracujesz nad tą samoakceptacją, nad tym zaufaniem do siebie, to akceptujesz też swoje prawo do błędu. I w związku z tym, jeśli ktoś jest blisko ciebie, jesteś dla niego ważna, to nie zerwie, tak jak się wydaje tej małej dziewczynce, nie odrzuci cię tylko dlatego, że ty wchodzisz w ważny proces. A jeśli cię odrzuci, to jest ważne pytanie, czy na pewno to jest osoba, którą ty chcesz mieć w swoim życiu? I która w ogóle była z tobą, czy tak w ogóle naprawdę była z tobą? Czy była obok, albo przy tobie, albo na tobie, albo wciągnąć ciebie, nie? Ja też tak sobie myślę, że tak z drugiej strony, nie to, żebym była adwokatem diabła, ale z drugiej strony myślę sobie, że też trzeba pamiętać o tym, że nasza zmiana może być bardzo dynamiczna, tak jak powiedziałaś, i ten nasz na przykład partner może tak być też zagubiony. I, bo czasami w nas się pojawia taka myśl, że idę teraz jak taran, będę walczyć teraz o swoje. Ja. Tak. I co on nie rozumie? Czego on nie rozumie? Co on taki zdziwiony siedzi? I ja myślę, że to jest super ważne, żeby też z empatią, tak jak podchodzimy z tą empatią do siebie, żeby też... Pojść do bliskich, tak. Tak, że do bliskich, że bliscy mogą potrzebować chwili, żeby się nauczyć, że ich dezorientacja to nie musi być afront. Tylko czasami jest tak, że bliski po prostu jakby nie rozumie, dlaczego ja nagle mówię, słuchaj, jednak będą dyżury zmywania, jak zawsze sama zmywałam. I on może, oczywiście, no fajnie jakby się cieszył, że zadbałam o siebie. Ale to kosztem jego w jego głowie, tak. Ale to jest kosztem jego w jego głowie. On może po prostu nie rozumieć, ale co, czemu takie zmiany zostały wprowadzone? Co ja złego zrobiłem? Tak, czy to ją zainspirowało, może ktoś inny, więc... A, no masz rację. Prawda? Więc ja myślę sobie, że też ta uważność na drugiego człowieka też jest bardzo ważna. I też... Bardzo. I wiesz co, przepraszam, że ci wejdę słowo, i komunikowanie, bo to z kolei trzecia bohaterka, tam jest fajna ta historia, bo ona myślała, że mąż ma romans, okazało się, że nie, że wiesz, jak nie komunikujesz przez całe życie, albo bardzo mało komunikujesz, to ważne, żeby właśnie w tej zmianie zacząć komunikować, nawet powiedzieć tej bliskiej osobie, słuchaj, teraz będę robić jakieś różne rzeczy, które dla ciebie być może są dziwne, ale one nie są zagrażające dla naszej relacji. Ja po prostu teraz robię coś mega ważnego dla siebie i jak to zrobię, nasza relacja też na tym skorzysta. Bardzo ci dziękuję. Teraz już naprawdę kończymy. ale mam wielki niedosyt. Ja też zawsze porozmawiam. Bardzo lubię cię słuchać, Tatiana. Wzajemnie. Także mam nadzieję, że państwo będziecie bardzo usatysfakcjonowani, tak jak ja. Do zobaczenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.
Twórcą podcastu są Charaktery, najstarszy w Polsce magazyn popularyzujący wiedzę psychologiczną. Od ponad 25 lat działający w trosce o zdrowie psychiczne i elastyczność swoich czytelników.